Za chwilę rozpoczniemy mecz Ekstraligi pomiędzy Siupa Kabrą Poznań a FC Baną. Ze mną kapitan drużyny FC Bana, Artur Banaszkiewicz. Artur, jesteście już po tradycyjnej odprawie na schodach. Jakie ustalenia? Jaka taktyka? No, by pierwsze 3 punkty w tym sezonie, bo coś nie funkcjonuje u nas, nie wiemy jeszcze sami co. Liczymy na to, że przyjaciele Siupa Kabry dzisiaj się nie popiszą i my zdobędziemy te 3 punkty. Także wiecie, chłopaki, tam skrzynka na was będzie czekać, nie? No właśnie, bo w zeszłym sezonie, przypomnijmy, zwyciężyliście z Siupa Kabrą 3-2. Jak się później okazało, były to 3 punkty, które dały wam drugie miejsce, tak? No zdecydowanie o tym drugim miejscu. No cóż, zobaczymy, może w tym sezonie będzie tak samo. My dzisiaj wygramy i też to będzie decydowało w końcówce, ale zobaczymy, na co stać dzisiaj moich chłopaków i tyle. A jak dobrze wiemy, nie mogłeś kończyć zeszłego sezonu. Czy już jesteś na 100%? Nie udało się, ale już zdrowy, także zobaczę, co da się dzisiaj zrobić też w bramce i okay. Oby było dobrze. Dobra, dziękuję bardzo, powodzenia. Lepszą okazali się piłkarze Dżihadu, wygrywając 2-0. Touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name like an addicted to cocaine, cause all the stuff is out of place. And I touched your face, narcotic mind from lace, Mary Jane. And I called your name Michael Caine. I don't mind, I think so. I won't let you go. I don't mind, I think so. I won't let you go.
spotkania, a ze mną Jacek Frankowski. Czekaj, przyciszę, bo coś się duże zobaczy. Stres na chuj. Ej, emocje. No bo u nas nie zaradzi. A ja mam ze sobą Jakuba Dratwę oraz Jacka Frankowskiego. Jakub, udało się zrewanżować za porażkę z zeszłego sezonu. Okazało zwycięstwo 7-1. Co powiesz o tym meczu? Cóż mogę powiedzieć? FC Bana zawsze była dobrym rywalem. Ciężko nam się grało z Baną, bo oni zawsze byli na nas jakby podwójnie zmotywowani, zmobilizowani. Znamy chłopaków nie tylko tutaj z tej ligi, ale również z innych boisk. No i dlatego taka rywalizacja u nas między naszymi drużynami jest w miarę wyrównana. Dzisiaj akurat się udało wygrać wysoko. Również graliśmy bez kilku podstawowych zawodników, także to cieszy. No, strach się bać, co będzie, jak będzie pełna kadra. No, mamy nadzieję, że na te Mistrzostwa Wielkopolski, które będą w Tulcach, to już będziemy pełnym składem i nie będzie tak jak rok temu, że kilku podstawowych zawodników nie było i w tym roku mamy nadzieję, że wygramy tą Ligę Wielkopolską. Tego wam życzę. Jacek, kilka razy dzisiaj kolega ciebie obsłużył. 5 bramek. Rozumiem, że mówimy asystował. O asyście. Tak. No dokładnie, no kolega Jakub jest bardzo dobrym zawodnikiem, bardzo nam się dobrze gra ze sobą, rozumiemy się. Także przeprowadzając razem akcję, wystarczy, że odłożę nogę, tak po prostu piłkę mi poda, że wiele nie muszę się wykazywać. No, strzeliłeś 5 bramek, 10 na koncie. Król strzelców w tym sezonie? Jest szansa. Jest szansa. 3 miesiące nie grałem w piłkę, także jestem głodny piłki, także... Widać. Jak mogę, staram się. Ja myślę, że jak Jacek nie będzie miał kontuzji, to będzie królem. Jeżeli będziesz go tak obsługiwał jak dzisiaj, to na pewno... Tylko na boisku. I rozumiem, że mówimy o piłce nożnej. Tak, o piłce nożnej i asystach. Wielkie dzięki panowie, gratuluję. Dziękuję bardzo. Dzięki. Samego ci zostało.